Poznajcie drużynę. Bob. Koparko, to jest miejsce, skąd biorą początek najlepsze budowle miasteczka. Ja kocham to podwórze. To dom? To dom całej drużyny. To prawda, Koparko. Czasem przydałaby mi się trzecia ręka. Pracujemy zespołowo, Leo. Ha! Przepraszam! O. Wybacz, Bob! W porządku, betoniarko. Uwaga! O nie! Zgubiłeś coś, spychaczu? Dziękuję, Bob! Pomaganie to przyjemność, Marto! Przywiozłem materiały budowlane! Dzięki, ciężarówko! O, stop! Chyba jednak nie napiję się herbaty. Jedziesz w moją stronę, dźwigu? Tak, zawsze jest tak, jak chcesz, Bob. Chyba jednak nie zawsze, dźwigu. Poznajcie drużynę. Dźwig i żuraw. Dzięki, dźwigu. Ładunek gotowy, żurawiu. Jedziemy do góry. Czas już na siłę wieży! Ojej! Najwyższy żuraw w historii! Dobra, gotowy, dźwigu? Hej, żurawiu! Czy nie chciałbyś się pobawić w szpiega? Pobawić w szpiega? Wiesz, że z tej wysokości widzę wszystko, prawda, dźwigu? No i dobrze. Ja jestem w tym naprawdę dobry. To zaczynam. Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru pomarańczowego. Pachołek drogowy. Och nie! Dobra, żurawiu, twoja kolej! No to słuchaj, dźwigu. Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru... Ale nie patrz na nic, co jest po drugiej stronie miasteczka, dobra? Nie będę. Widzę teraz coś, co jest niebieskie. O, coś niebieskiego? Niebieskie, niebieskie. O, kontener biurowy, tak! Nie. O, kamizelka Boba, tak? Znowu nie trafiłeś. Znowu? Nie. Ale... Ja jestem niebieski, to ja! To dźwig, zobaczyłeś dźwig! Tak, to ty! Uhu, moja kolej! Widzę teraz... A ja widzę, że mamy jeszcze dzisiaj dużo do zrobienia! Ruszaj, jedziemy po kolejny ładunek. Och, masz rację, Bob! Do zobaczenia, żurawiu! Ciągle widzę was obydwu, wiecie? Widzę! Ciągle was widzę! Poznajcie drużynę. Koparka. Dawaj, Koparko! Dzięki, Marto, daję. Nawet chcę dziś pobić mój rekord w kopaniu. Tak! Uhu! Skończyłaś już, Koparko? Bob, pobiłam dziś mój własny rekord. To najszybciej wykopany rów w dziejach. No, moje gratulacje. Założę się, że mogę też pobić rekord w zasypywaniu rowu. Skończyłeś już, Bob? Nie, jeszcze nie. No a teraz? Nie. A teraz? Nie!
Koparko, skończyłem. Teraz masz swoją szansę. Baw się dobrze przy biciu rekordu. Tak, udało się. To najszybciej wykopany i zakopany rów w dziejach. Jestem pewna, że zostawiłam tu skrzynkę z narzędziami. Tak, chyba też ją tu widziałam. Może jednak zostawiłam ją gdzie indziej? Chyba, że... O nie! Musiałam ją zakopać. O! Mam ją. Marto, znalazłam narzędzia. Dzięki, koparko. Udało się. Pobiłam swój rekord w kopaniu i zakopywaniu rowu dwa razy. Dwa razy? Dwa razy. Poznajcie drużynę. Leo. Gotowe. Jedna fala. To będzie naprawdę pięknie wyglądało na naszym akwarium. To raczej wygląda jak płetwa rekina, Leo. To jest fala, Dźwigu. Ale masz rację, wygląda też tak jak płetwa rekina. Wow, uważaj, Dźwigu! Wyobraź sobie, że tu jest pełno rekinów. To natychmiast wychodzę z wody. Doskonalisz umiejętności, Leo? Fantastycznie. Czas na nas, Dźwigu. Jedźmy już. Nie zapominaj o rekinach, Leo. Lepiej posprzątam ten bałagan. Hej, gdzie podział się mój telefon? Aha, tam leży. Chwileczkę. Tak, żeby nie dotknąć wody. Dobra. Tak. Utrzymać równowagę. Żaden rekin nie dobierze się do mnie. Telefon! Muszę jakoś odebrać. Ryzykowne. Ale dalej. Halo, tutaj Leo. Cześć, Leo. Mówi Bob. Dopadły cię rekiny? Cześć, Bob. Ale co będzie z lwami? Co, lwy? O, to miał być żart. Wiedziałem. No właśnie. Tak czy siak, dinozaury odstraszyły lwy. O, Bob. Poznajcie drużynę. Marta. Mogę popatrzeć, Marto? Lubię, jak zajmujesz się elektryką. Pewnie, Walcu. Oczywiście. Najpierw muszę sprawdzić, czy przewody są we właściwym miejscu i czy są dobrze połączone. O, to dość zawiłe. Sekret polega na tym, żeby skupić się w danej chwili na jednej rzeczy. Tak właśnie działam. O, spychaczu, weź teraz 3 deski do prac remontowych. Dzięki! Już zabieram! Dobrze, sprawdźmy teraz poziom mocy. O! Jedną chwileczkę. Witam, panie Kamyk. Tak, Bob zaraz tu będzie. Dobrze, na razie. Poziom mocy jest dobry. Gdzie jest ta drabina? O, Leo, drabinę widziałam tam. O, jak mogłem nie zauważyć? I ostatni raz. Bierzmy się do pracy, koparko. Bob! Kanapki! O, spostrzegacza jesteś. Gotowe. I tak właśnie działam. O, Marto,
Robisz bardzo dużo rzeczy. Ale tylko jedną rzecz w danym momencie. W tym cały sekret. Do zobaczenia. O, Marta robi wiele jednych rzeczy, ale tylko w danym momencie. Poznajcie drużynę. Żuraw. Siła wieży! Proszę bardzo, Bob. Masz 201 cegieł. Tyle właśnie ich jest, żurawiu. Jak to odgadłeś? Nie zgadywałem. Wyczuwam ciężar jednej cegły, a ten ładunek wydał mi się 201 razy cięższy. Cóż, jesteś ekspertem od dźwigania. Umiem też powiedzieć, co podnoszę. Zawsze to umiałem. To chyba cecha dźwigów. Potrafię zawsze rozpoznać kształt i rozmiar ładunku i nawet jego rodzaj. Czy to drewno, metal, czy cegły, czy coś innego. Wszystko wiem. Dobrze, żurawiu. Jeśli tak, to może cię sprawdzimy. Tak, uwielbiam takie rzeczy. Możesz ładować. Gotowe, żurawiu. Opuszczaj hak. I nie podglądaj. Obiecuję nie podglądać. Spróbuj teraz. To są deski, jest ich 6. Tak. Mówiłem. 8 rur. Jedna deska, wiertarka, skrzynka, pachołek i... Tak. I... O, i telefon, który leży na desce. Tak! Zgadza się! Jesteś niesamowity! Dobrze. Ostatnia próba. O, tak! A teraz, żurawiu, co to jest? Och, to łatwizna. Śniadanie. To kanapka z sardynką. Ja... Ale to... Zgadłeś. W jaki sposób jesteś tego tak pewny? Czuję zapach, Bob. Nawet tu na górze. Ach... Pachnie wspaniale, prawda? A, tego nie jestem wcale taki pewny, Bob. Poznajcie drużynę. Walec i betoniarka. I... gotowe! O, jest teraz równiutka jak stół! Jesteś najlepszym walcem na świecie. Naprawdę? O, naprawdę tak myślisz, betoniarko? Tak! Jesteś walcem legendą! Jesteś niesamowity! Wywalcowałeś już wszystko w miasteczku! Moje kanapki! Czasami walcuję też coś, czego nie powinienem. Tak, ale i tak mógłbyś zwalcować wszystko! Założę się, że mógłbyś zwalcować na płasko tamto wzgórze! Łatwizna! Żaden problem! Mógłbym? To znaczy... Mógłbym! Bez dwóch zdań! Mógłbyś to zrobić z zamkniętymi oczami! Tak! Tak! Tylko patrz! O, jesteś legendą! O, to jest o wiele trudniejsze niż myślałem. Nieźle, walcu! Mówisz poważnie? Ale przecież mi się nie udało. Oczywiście, że nie. To jest za dużo walcowania jak na jeden walec, walcu. O, ale walec jest najlepszym walcem na świecie, Bob. Na świecie. Wiem, betoniarko. Bob ma rację. Jedne rzeczy można walcować, a innych nie. O, to były znowu twoje kanapki. Wybacz, Bob. Kanapki są idealnie płaskie. Oczywiście, że są idealnie płaskie. Jesteś przecież najlepszym walcem na świecie. Fajnie! Dzięki, Bob! Poznajcie drużynę. Spychacz. To spychacz! Spychacz Król Góry! Król Góry? Podoba mi się. O, cześć, Bob. Spychaczu, chciałbym, żebyś pozbierał teraz całe kruszywo, jakie zostało po pracy w tym tygodniu. Jasne, Bob. Dzięki, Królu Góry. A, i pamiętaj, żeby składować je tu, gdzie inne materiały. Jedziemy, koparko.
Muszę teraz zebrać całe to kruszywo, żeby moja góra stała się ogromna! Hej, Marto! Czy to są resztki materiału? Jasne. Możesz zabrać wszystko z pychaczu. Tak! Dziękuję, Marto! Góro spychacza! Nadjeżdżam! Król spychacz! Ta góra nie jest jeszcze ogromna, a król potrzebuje góry, a nie pagórka. Ojej, spychaczu! Nie mogę uwierzyć, że zostało nam aż tyle kruszywa. Jestem król spychacz, a to jest góra spychacza. To wspaniale, ale teraz proszę to przewieźć tam, gdzie inne materiały, pamiętasz? O, tak. Już się robi, Bob! Dziękuję, wasza wysokość. Ostatnio opóźniłeś kilka prac, Leo, bo zapomniałeś, co nam się może przydać przy ich wykonaniu. Tak? Przypomnij mi, kiedy? Cóż, wczoraj na przykład mieliśmy pomalować, jak wiesz, gigantyczny teleskop, a ty zapomniałeś zabrać drabiny. No i pędzli. Nawet farby.